już młodzieżyki moje kochane, witam wszystkich serdecznie z tej strony, kłania się nisko kapitan Rutajn. Moi drodzy, zanim przejdziemy do dzisiejszej analizy rozgrywki, chciałbym was poprosić o łapeczki w górę, subskrypcję, dzwonek notyfikacji, jeżeli materiał wam się podobał. Możecie mnie odwiedzić też na innych social mediach, wszystkie linki do nich znajdziecie w opisie filmu. A dziś zajmiemy się, moi drodzy, oczywiście analizą rozgrywki z mapy Sainte Marie Dumont, gra Hell Let Loose, strona amerykańska, strona niemiecka. I co muszę wam powiedzieć, tak na początek, komunikacja jest bardzo ważna, ale jeszcze jest ważniejsze, żebyśmy chcieli siebie nawzajem wysłuchać. Tutaj nie będę z góry wam przesądzał, co się stało, to w międzyczasie dojdziemy do tego, ale prześledzimy rozgrywkę. Zazwyczaj właśnie w tych analizach to robię, śledzę rozgrywkę i na bieżąco komentuję to, co się dzieje. Na koniec wyciągamy wnioski, a jakie wy wnioski wyciągniecie z tej rozgrywki, z tej analizy, to oczywiście w sekcji komentarzy możecie dodać, moi drodzy. Tutaj na początek, zanim zacznę, bo ja już tą rozgrywkę oglądałem wielokrotnie, mam ją nagraną, chciałbym bardzo pozdrowić, nie znam osobiście, nigdy nie miałem przyjemności grać, gracza Szyko. Nie najwyższy level, podjął się roli komandera, ale muszę wam powiedzieć jedno, że naprawdę bardzo sensownie, bardzo składnie się wypowiadał, pięknie komunikował to, czego wymagał od drużyny, a jakie były tego efekty, to już sami zobaczycie. Niestety, czasem niektórzy mają problem ze zrozumieniem tego, jak gra działa. Dobra, moi drodzy, zacznijmy analizę. Supply tracka na środek. No nie, bo ja będę sobie supply rzucał, chyba że chcesz mi notes wbudować, to ci wtedy rzucę. Ej, słyszymy naszego komandera, który komunikuje drużynie, jakie są plany, co by chciał robić, i widzimy pierwsze potyczki na pierwszym punkcie. Amerykańska strona radzi sobie w tej chwili całkiem nieźle, aczkolwiek pozwólcie, że przytrzymam ten film i w sumie go cofnę na chwileczkę, żeby wam coś zademonstrować. Wielokrotnie wspominałem o tym, że garnizony wygrywają gry. Pomimo iż jest to wstępna faza rozgrywki, garnizony powinny się już pojawić na punkcie G3 obronny, gdzieś w granicach punktu E3, kolejny obronny garnizon i bardziej wysunięty i schowany garnizon na punkcie G4, tak by móc atakować farmę i też mieć taki garnizon pośredni. Drużyna, która posiada w składzie zaopatrzeniowca, powinna w tej chwili już myśleć o tym, gdzie postawi garnizon. Moi drodzy, stawianie garnizony wygrywają gry. Wiem, że wielu z was może się nie zgodzić, że wstępna faza rozgrywki to tamto, ale stawianie nodów, tak zwanego łańcucha zaopatrzeniowego, garnizonów, sprzyja temu, że drużyna po prostu może lepiej się rozmieścić na polu walki, a przede wszystkim ma gdzie się odrodzić. Tak jak widzimy, tutaj mamy niemiecką ciężarówkę, którą namierzyłem. Przemieściła się ona na skrzydło. O! Słuchajcie, Szyko. Jak ty polecisz bez czyszczenia tej okolicy, to oni teraz ten punkt przejmą, zanim ty zaczniesz kolejny pakować. Nie macie w ogóle żadnego garnizonu obronnego zrobionego, lecicie wszyscy jak stado owiec na jeden punkt i nic nie jest gotowe. Zaraz gra się skończy, bo nam znowu wjadą w dupę, bo zdejmą dwa garnizony i nie ma kto bronić. Nic dodać, nic ująć ode mnie, z tego względu, że powiedział wszystko to, co ja bym powiedział w tej sytuacji. Widzę, że drużyna idzie do przodu, widzę, że drużyna nie buduje garnizonów, nawet opików nie stawia, Boże drogi. Idą na punkt, myślą, że wejdą w punkt, myślą już o zajęciu następnego, ale nikt nie pomyśli o tym, że trzeba zabezpieczyć skrzydła. A dlaczego mówię o tych skrzydłach? Dlatego, że ja już tą rozgrywkę oglądałem i mogę wam troszeczkę urąbka tajemnicy uchylić.
co się za parę minut stanie, moi drodzy. Przede wszystkim przeciwnik, którego nie da się frontalnie pokonać, należy go oskrzydlić, bądź to z jednej, bądź z drugiej strony. Widzimy tutaj ogień artyleryjski, mamy wsparcie niemieckie wchodzące już na punkt, pomimo tego, że Amerykanie byli tutaj pierwsi, to Niemcy napierają. Rozłożona MG-ta, SL, ATEK, mamy już tutaj prawie cały skład wchodzący na punkt, zaraz do tego jeszcze przejdziemy, moi drodzy, ale widzicie, że jest tutaj drużyny niemieckiej coraz więcej. Zerknijcie na te czerwone kropki, moi drodzy, tutaj w kwadracie G6, to są nacierający Niemcy. To są nacierający Niemcy. Mamy tutaj wsparcie, drużyna amerykańska ma wsparcie czołgu średniego, ale mamy garnizon 1 na mapie, to jest karygodne. Tutaj oczywiście powstają nody na sektorze C2, to bardzo dobrze, że ktoś się za to zabrał i zdecydował, że to zrobi, ale jak tak dalej pójdzie, to nie wróży to oczywiście nic dobrego. Przede wszystkim, na co muszę zwrócić waszą uwagę, to jest jednopłaszczyznowość ataku i obrony zarówno amerykańskiej drużyny, jak i jeszcze niemieckiej. Niemieckiej drużynie zaraz się to zapewne zmieni, dlatego że oni muszą nacierać na punkt i muszą znaleźć sposób, by na niego wejść. Jednak drużyna amerykańska robi podstawowy błąd w obronie, czyli nie zabezpiecza flank. Nie ma nikogo ani z prawej strony, ani z lewej strony punktu, który chociażby podał pozycję wroga, który jest, nie wiem, który stara się go oskrzydlić. Tu w tej chwili Amerykanie stracili średni czołg Sherman za sprawą PZ-4, który przyjechał niezauważony, nieoznaczony z lewej flanki, czyli wjechał szeroko na punkt i przyjechał lewą flanką i teraz patrzcie, co się będzie działo, bo jest to bardzo, bardzo interesujące, moi drodzy. W tej chwili cały atak nie idzie frontem, a pójdzie lewą stroną. Zerknijcie tylko na to, jak czołg niemiecki pięknie wspiera piechotę. Czyli w ogóle to piechociarz siedzi na tym czołgu. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale ten obrazek będzie się pojawiał parokrotnie. Znaleźli sobie sposób na to i fajnie. Zerknijcie, co było, co pojawiło się z lewej strony tego pola oprócz PZ-4. Mamy tam też Pumę, a więc brygada pancerna, kurczę, wjechała. Mamy Pumę, popatrzcie, co jeszcze mamy. Mamy lekki czołg, Lusz, moi drodzy, czyli mamy trzy pojazdy, których nikt nie zauważył, o których nikt nie wspomniał, które przejechały sobie naszą prawą flanką, czyli niemiecką lewą, wjechały na punkt i teraz odcinają wszystkich, którzy starają się na ten punkt wbiec. Został czołg średni zniszczony, więc nie ma kto stawić oporu przeciwko tej broni pancernej wjeżdżającej w... można powiedzieć, rozjeżdżającej w tej chwili siły amerykańskie. I wierzcie mi, będzie to wyglądało bardzo podobnie przez całą rozgrywkę. Ja wam muszę powiedzieć, że w tej chwili ten punkt wygląda dla mnie, że Amerykanie go stracili. A co gorsza, zaraz sami zobaczycie, Amerykanie tracą ten punkt, stracą z nim garnizon, a przede wszystkim na Rue de la Gare nie ma garnizonu. I wygląda na to, że Niemcy już tam są i zaczynają przejmować punkt. Więc niezorganizowanie obrony kończy się w jeden prosty sposób, moi drodzy. Po prostu zaczyna was drużyna przeciwna rozjeżdżać. Jest czas na zbudowanie obrony. W tej chwili zatrzymam tutaj tą mapkę. Tu pojawił się znacznik do wybudowania garnizonu na lewym skrzydle. Moim zdaniem jest to błąd. Powinien pojawić się przede wszystkim garnizon tu za punktem na G3. Następnie powinien się pojawić szerzej garnizon pośredni, który umożliwiłby wspieranie również obrony Le Grand Hemin ze względu na to, że może tutaj na
nastąpić atak. Przede wszystkim biorąc poprawkę na to, że drużyna niemiecka zaatakowała lewą flanką, wjechała i odcięła siły wroga tutaj z lewej strony, które starały się wejść na farmę, no to w tej chwili, moi drodzy, mamy tutaj bardzo ciężką sytuację. Są, tak jak przypominam, trzy pojazdy wroga. Widzimy tutaj czołg średni się zbliża, jest w sektorze F3 i zobaczymy, czy da radę, czy rozegra. Jeżeli rozegra, to mądrze, to może będzie w stanie powalczyć tutaj z tymi trzema pojazdami. Jednak bardzo martwi mnie totalny brak garnizonu. To jest, wiecie co, tak jakby mapa była ograniczona do sektorów G, H i to wszystko. Mapa jest od sektora C do sektora H, a wszystko dzieje się w sektorze G3. To jest błędne założenie taktyczne, błędne rozmieszczenie sił, a przede wszystkim niewykorzystanie umiejętne mapy, dlatego że tutaj w tej chwili ten czołg nie powinien jechać prosto na pole, tylko powinien, jeżeli obrał rolę, załóżmy tego, by zniszczyć pojazdy przeciwnika, powinien pojechać szeroko naszą prawą flanką na tyły, by zaskoczyć przeciwnika, który jest w przewadze, bo ma tam trzy pojazdy, prawda? Jeżeli obrałby rolę wsparcia piechoty, to powinien ulokować się gdzieś za liniami piechoty i w ten sposób wspierać ich działanie i obronę. Więc tutaj też dowódca czołgu nie wie za bardzo, co on chce zrobić. Musimy być zdecydowani, jakie działanie mamy podjąć na polu walki. Jedziemy na Paderburgę. Dobra, przemieszczajcie się w kierunku tam, gdzie są markery czołgów. Dobra. No i tutaj właśnie jest to, o czym mówiłem. Padło pytanie do dowódcy czołgu, gdzie jedziecie? Jedziemy na PZ4. Moi drodzy, nie wiem, czy dowódca czołgu nie jest świadomy tego, czy nikt nie podał informacji, że jest tam też gdzieś w pobliżu Puma, że jest gdzieś tam w pobliżu lekki czołg, Lusz. Nie będzie, i przede wszystkim jest tam mnóstwo wrogiej piechoty i nie będzie łatwo jednej maszynie amerykańskiej wygrać tego pojedynku. Szczególnie ja uważam, że tutaj ten czołg popełnił błąd, a dlaczego i czy mam rację, to już się później przekonacie o tym, dobrze? Więc tu w sekcji komentarzy też możecie dodać, czy miałem rację, czy nie miałem racji, tym, że lepiej było gdzieś zostać troszeczkę z tyłu za linią piechoty, bądź objechać przeciwnika szerzej i postarać się mu, tak brzydko mówiąc, od dupy strony zajechać. Przede wszystkim do niszczenia czołgów, moi drodzy, świetnie nadają się bazuki, świetnie nadają się saszele. Popatrzcie, ile tutaj jest Niemców na punkcie. W tej chwili jest to linia obrony przy garnizonie, wspiera ją PZ4. Poleciała jakaś rakieta, tylko w jakim kierunku, w czyim kierunku, nie wiadomo. PZ4 leci drogą i w sumie można było jej saszela gdzieś po drodze położyć, można było zaminować tą drogę, można było wiele rzeczy zrobić, ale przede wszystkim trzeba dać sobie operacyjną przewagę, czyli móc odrodzić się z lewej strony, z prawej strony, nie tylko w jednym miejscu, dlatego że to niestety jest łatwe do przewidzenia. Drużyna przeciwna będzie wiedziała, gdzie mamy garnizon, uderzy w tamten punkt, przekieruje broń pancerną w tamten punkt i nic już nie zrobimy. Artyleria zacznie tam strzelać i wtedy co? I wtedy już nie mamy zdolności operacyjnej, moi drodzy, a jest to naprawdę bardzo ważne. Tak jak powiedziałem, Hell Let Loose nie jest arkadowym shooterem. Zerknijmy teraz na mapę, cofnę na chwileczkę i zerknijmy na mapę, co się tutaj dzieje. Mamy garnizon, w tej chwili powstał drugi. Tu jeździ komander, robi co może. Wiecie co, zastanawia mnie jedna rzecz. I to bardzo mnie zastanawia.
Komander jeździ, stara się budować garnizony, stara budować się obronę. Gdzie są SL-e, ja pytam? Gdzie są dowódcy składów? Dlaczego nikt nie stara się pomóc temu komanderowi, moi drodzy? Tutaj Szyko starał się. Chłop nie jakiś level 200, 300, ale starał się komunikować, starał się mówić, czego on potrzebuje, jednak niestety wsparcie od reszty składów było znikome, bądź robili to też nieumiejętnie. Wiem też, że na poziomie drużyn był problem z komunikacją, dlatego że, jak później zapewne usłyszycie, jeden z SL-i mówił: tak, mam drużynę w składzie, znaczy mam ludzi w składzie, tylko że milczą jak owce i nie chcą w ogóle się odzywać. I to jest właśnie problem. Tu do tego problemu powrócę na koniec, dlatego że będzie to związane z najnowszymi update'ami, które mają nastąpić w Hell Let Loose, i myślę, że ten problem będzie się pogłębiał zamiast znikać. Ale zerknijmy, jak sytuacja się rozwinie. Weźmy pod uwagę, mamy tutaj Shermana amerykańskiego, mamy PZ4, mamy Lusza i gdzieś krąży Puma. Ja na mapie tego nie widzę. No w każdym razie zobaczmy, jak sytuacja się dalej rozwinie. A to w ogóle Atek jako wsparcie jedzie na tym czołgu. Muszę powiedzieć, że fajnie on na tym czołgu sobie radzi, fajnie siedzi, ale też zauważcie, jak piechota, jak to wygląda. Piechota niemiecka biegnie z tym czołgiem, starają się go wesprzeć, a jest to bardzo ważne, dlatego że czołg bez piechoty niestety jest ślepy. No i tutaj niestety nasz pancerniak pancerzowy, napancerzowy, zakończył żywot, spadł z czołgu. No tak to się czasami kończy, ale Popatrzcie, PZ4 jedzie, gdzieś teraz otrzymał w tej chwili postrzał, no to chyba nasz czołg średni, ale dlaczego nie ma powtórki? Bardzo, bardzo pasywnie czołg średni oddał strzał w PZ4, ale czemu? Czy stracił go z pola widzenia? No przede wszystkim trzeba ścigać ten czołg, nie dać się objechać, nie cofać, obracać, zasuwać przez te krzaki. Jak już podjęliśmy walkę, to walczmy. Przede wszystkim byli w lepszej pozycji, bo mieli PZ4 bokiem. Ajajaj, patrzcie. Wspominałem wam tego Lusza jeszcze. On tu odegra bardzo dużą rolę, dlatego że Trochę uszkodzeń zada dla tego Shermana, ale odwróci jego uwagę. Ja jestem jednej rzeczy ciekawy, dlaczego Sherman, wiedząc, że PZ4 jedzie w tym kierunku, dlaczego on nie patrzy w tym kierunku? I w tej chwili patrzcie, Lusz wjeżdża mu na tyłek. Oddaje strzały, PZ4 zawraca. Chyba sami nie zauważyli tego czołgu. Nie wiem, w jakim może się skomunikowali, że jest czołg po ich prawej stronie. Pewnie drużyna Lusza im krzyknęła, że przyjechali im pomóc. No i w tej chwili Sherman stoi, nie reaguje, co jest dla mnie bardzo dziwne. Kierowco, pobudka. Obróćcie ten czołg, szybciej. Strzał jeden. Lusz dalej ładuje, dezorientuje załogę i to już podejrzewam będzie game set i mecz dla Shermana. Kolejny strzał, to i tak dobrze, że tyle przeżył, ale to już jest musztarda po obiedzie moim zdaniem. I pamiętajcie, co wam mówiłem, że wjechał właśnie tym czołgiem w nierozpoznany teren. Nie padła nigdzie informacja, że Luz jest szeroko za twoimi plecami. Nie ma żadnej informacji od piechoty, od ludzi, którzy powinni być gdzieś na prawej flance, informując: słuchaj, czołg, masz na dupie, kurde, Lusza, cofnij się, obróć. A też z drugiej strony brak zdecydowania od dowódcy pancernego Shermana, który po prostu zaspał. Jeżeli podjąłem walkę, to nie jestem działem samobieżnym i stoję, tylko cofam się i ruszam. Albo ruszam, atakuję, albo cofam się, uciekam, zmieniam pozycję, by oddać dogodny strzał i zaskoczyć przeciwnika. Popatrzcie, tutaj mamy działo przeciwpancerne stojące na drodze. Może coś uda się tutaj zrobić. Będzie to ciekawe. Mamy PZ4, mamy Lusza. Tam coś dalej jeszcze jedzie i strzela. Nie wiem, co tam dostrzegli, ale mamy piękną obsadę tutaj, pełną obsadę.
obsady działa, więc powinni sobie poradzić. Czekają w tej chwili, chyba czekają, aż wyjedzie zza rogu, bo ten Lusz jeszcze nie jest widoczny. No, zerknijmy na to, co się będzie działo. Niezły strzał, niepotrzebny strzał. Zdradzili w tej chwili swoją pozycję. Lusz wyjeżdża. Oj, dziękuję. Pięknie to pozamiatali. No niestety, niestety, moi drodzy, tak to jest. Działo przeciwpancerne jest dobre tylko i wyłącznie wtedy, gdy go nie widać, gdy uda się wam zaskoczyć przeciwnika. Działo przeciwpancerne versus jakikolwiek czołg, niestety, większych szans nie ma, chyba że uda się wam po prostu zaskoczyć gdzieś z krzaków, gdzieś z flanki przeciwnika. Popatrzcie, co się dzieje. Mamy Lusza, mamy PZ-4, Niemcy wjeżdżają znowu na punkt, nie ma garnizonów. Na kolejnym punkcie, jeszcze zablokowanym, nie ma garnizonów po drodze, gdzie się zrespić, nie ma garnizonów, by wesprzeć obronę bądź atak. Moi drodzy, Hell Let Loose jest grą taktyczną. Jeżeli nie zaczniemy myśleć taktycznie, to niestety tak to się będzie kończyło. A dlaczego zdecydowałem się nagrać tą rozgrywkę? A dlatego, że wziąłem udział w jednej rozgrywce, drugiej, na tym samym serwerze po kolei i drużyna nie wyciągała wniosków. Byliśmy po prostu rozjeżdżani raz po razie i tak to niestety będzie wyglądało. Wystarczy, że drużyna przeciwna zacznie się komunikować, no i tutaj będzie po sprawie. Popatrzcie na to, znowu mamy tego pancerniaka, przeciwpancerniaka, który był przy czołgu. Mamy tutaj kolejny czołg średni, niestety przegrał kolejny pojedynek z PZ-4. Nie wiem, kto tam siedzi w tej PZ-4, ale robi dobrą robotę. Przede wszystkim wykazuje duże zorientowanie w sytuacji, no i umiejętne wykorzystanie tego czołgu. Przecież to nawet nie jest Pantera, to jest tylko PZ-4, którą tak na dobrą sprawę Jumbo by rozjechał jednym strzałem. No ale cóż, popatrzcie, co się dzieje. Mi się wydaje, czy mi się wydaje, że to Puma jedzie tam, nie, czy nie Puma, a Pantera jedzie środkiem. No zaraz zobaczymy, co się będzie działo. W każdym bądź razie wygląda to źle dla drużyny amerykańskiej. Przede wszystkim brak garnizonów na punkcie ostatnim, brak garnizonów na skrzydłach, brak garnizonów wspierających. Nie wiem jak chłopaki chcieli to wygrać, nie wiem jak wyglądała komunikacja na poziomie drużyn tylko i wyłącznie, ale nie wygląda to najlepiej i sami widzicie, jak szybko tracą punkty. Tu nawet nie można nazwać tego walką, po prostu za każdym razem, gdy strona niemiecka przypuszcza zorganizowany atak, drużyna amerykańska się załamuje. Popatrzcie na to, mamy Panterę w tej chwili, która, można powiedzieć, joined the action. Mamy Lusza, który trzyma się jako czołg wsparcia z PZ-4. Pięknie, no tak właśnie działają tutaj składy pancerne. No, mamy czołg średni, mamy czołg lekki, czyli czołg wsparcia, i mamy piechotę, i lecą chłopaki po prostu do przodu. No i żeby ich zatrzymać, to trzeba w tej chwili trzeba się naprawdę postawić przede wszystkim. No, bardzo ładnie to wygląda, malowniczo, jak wiecie, Hell Let Loose, naprawdę przepięknie wygląda pod tym względem, grze nie można niczego zarzucić. No i zerknijmy na to, co będzie się działo dalej. Więc mamy trzy maszyny wroga, które w tej chwili są na polu walki od początku gry, przypomnę, nie zostały zniszczone. Wiem, że Lusz doznał lekkich uszkodzeń, ale się naprawił. Jak widzę, cały czas tutaj pojawia się czat, odzywają się mniej więcej te same osoby, Szyko stara się coś powiedzieć i przekazać, ale muszę wam powiedzieć, że no nie wynika z tego zbyt wiele. Widzę, że teraz skład jeden amerykański stara się odebrać stracony punkt, jednak w jaki sposób zamierzają to zrobić bez garnizonu, bez opika, bez wsparcia innych składów, bez wsparcia pancernego, nie mam zielonego pojęcia, moi drodzy.
Tak, dostaje się tutaj ode mnie w tej analizie drużynie amerykańskiej. Oj, dostaje, bo tak na dobrą sprawę, to o ile mogę pochwalić Commandera za pozytywną postawę, to niestety reszty drużyny nie mogę zbyt wiele pochwalić, bo zawsze można tu zwalać, a ten się nie komunikował, a ten nie chciał tego powiedzieć, ale sami SL-e, jeżeli by chcieli dobrze komunikować się i wspierać Commandera, to myślę, że poradziliby sobie dużo, dużo lepiej. Zerknijmy, jak Niemcy odpowiedzą na ten atak, na ich punkt. Czy będzie tam jakaś odpowiedź, czy będzie tam jakieś wsparcie tego punktu? Właśnie kamerką zawracam, żeby zobaczyć, co się tutaj będzie działo. Czy będą bronić, czy zapomnieli o tym punkcie, czy została jakakolwiek drużyna do obrony. Tak, widzę, tutaj się cofają. Jest lekki karabin maszynowy. Mamy tutaj drużyny piechoty. Widać, są przeznaczone do tego, by bronić punktu. Tak, moi drodzy, jeżeli są takie podstawowe zasady, zajmuję punkt, buduję garnizony, wyznaczam drużyny do obrony punktu, wyznaczam drużyny do ataku z lewej flanki, z prawej flanki do ataku środkiem. I wtedy będzie wszystko jasne, także tutaj też podpowiedź dla naszego komandera na przyszłość, wyznaczenie konkretnych składów do ataku z flanki, do ataku bezpośrednio. Myślę, że to na pewno pomogło, też by dało taką, powiedzmy sobie, jasność, które drużyny gdzie mają iść. No i czy już to zostałoby wykonane, to już jest inna sprawa, bo wiem z własnego doświadczenia, że niektórzy nie chcą słuchać, mają w nosie i nawet jak mówimy, że idziemy do obrony, to zawsze jedna czy dwie owieczki gdzieś się zawieruszą i wtedy ze składu sześcioosobowego broniącego zrobi się nagle cztery osoby broniące. No, tak to właśnie jest, moi drodzy. Hell Let Loose, mówię, jest inną grą, która wymaga pracy zespołowej i tutaj trzeba się tego nauczyć. Wiem, że wielu z was ma z tym niestety problem, no bo kto będzie mi mówił, gdzie ja mam iść? Bronimy ostatniego punktu, tutaj z naszej lewej flanki wjeżdża Pantera. Będzie naprawdę, naprawdę ciężko coś w tej chwili wybronić. Aczkolwiek jakieś takie wytężona, ciężka praca, kontratak ze strony amerykańskiej mógłby zmienić sytuację. Zniszczenie jednego bądź drugiego pojazdu czołgu, myślę, że odwróciłoby całkiem losy bitwy. Widziałem takie właśnie bitwy również, że potrafiły się zmienić w ciągu ułamka sekundy, że trzeba było nagle bronić się i traciła drużyna przeciwna jeden, drugi, trzeci punkt i odwracał się całkowicie bieg bitwy, niestety. Nie mam pojęcia, co ten medyk chciał tej Panterze zrobić. Strzykawką uderzyć w zbiornik. Trzeba mieć... No właśnie, szyko... Szyko traci cierpliwość. Szyko traci cierpliwość, niestety, moi drodzy. Ja się wcale nie dziwię, wiecie, bo i aniel, jak człowiekowi o anielskiej cierpliwości, jak odzywa się, mówi i prosi, żeby ktoś z nim chciał zagrać w tą grę, nie biegać po polu jak kurczak bez głowy, a żeby zagrać w tą grę, no to niestety czasem i ta cierpliwość się kończy. Tam krzyczał do drużyny pancernej, że zamiast tego średniego, daj im jumbo, jest lepszy, poradzi sobie lepiej na polu walki, teraz by bardziej się przydał niż ten średni czołg, ale nikt mu nie odpowiedział, nikt go nie słucha. No i co? Dlaczego? Taka druga rzecz, moi drodzy, która mnie tutaj zastanawia, co ludzie grający atakami chcą, przede wszystkim to na naukę strzelania, to raz, bo widzę, że nikt nie oglądał poradnika, jak się strzela z bazuki, jak się z tego w ogóle celuje. Tragedia. Przede wszystkim strzelanie w czołg, taki jak Pantera z przodu, mija się całkowicie z celem. Nie wiem, czy ktoś poczuje się urażony, tak szczerze powiedziawszy, to w nosie to mam. Są zasady w tej grze, których się nie łamie. Przede wszystkim nie strzela się w czołg z przodu, bo nic mu nie zrobicie, a przede wszystkim, jeżeli już strzelacie, to przynajmniej w ten czołg trafcie. Okej? Czołg zachodzi się od tyłu. Tak, oczywiście, jest to trudne, jest to ciężkie, trzeba się wykazać sprytem, ale no tak to właśnie jest, jeżeli żołnierze, i jest to bazowane na realizmie, no nikt w
panterę czy w tygrysa, nie strzelał z bazuki z przodu, bo mogłeś mu tylko co najwyżej popukać w pancerz młotkiem na dobrą sprawę i nie byłbyś w stanie mu nic zrobić. Czołgi amerykańskie nie były w stanie nic zrobić z przodu tym czołgom, a tutaj z bazuki, o czym my tutaj w ogóle mówimy. Także, moi drodzy, sytuacja wygląda jak wygląda. Amerykanie są oflankowani, są zamknięci, Niemcy napierają i to bardzo ciężko. PZ-4, Lusz, Pantera cały czas wjeżdżają. Tutaj wchodzą też siły przeciwnika. Nasz komander dzielnie stara się komunikować informacje do swojej drużyny. Jednak, no niestety wygląda to, jak wygląda. Niemcy są już na punkcie, mają wsparcie czołgu średniego, czołgu lekkiego. No, Szyko nie wytrzymuje, chyba na... Chryste, panie, tam go już naprawdę, kurczę, skręca. Myślę, że tutaj jest, moi drodzy, game, set and match. Nie wiem, ja wam tylko powiem jedną rzecz. Jedną rzecz. Zerknijcie na ilość osób ze strony amerykańskiej broniących w tej chwili ostatniego ich punktu. W tej chwili powinien być totalny def. Co znaczy def? Wszyscy do obrony. Wszystkie składy do obrony. Co robią te składy tutaj na Rue de la Gare? Nie będę wymieniał z imienia, co tutaj za delikwenci dowodzili i którzy to delikwenci byli w tym składzie. Ale jeżeli tracimy ostatni punkt, jeżeli na mapie widzę, że wjeżdżają tam pojazdy pancerne wroga, jeżeli wiem, że nie potrafi na moje sobie drużyna z tym poradzić, to dlaczego w ogóle następuje atak na ten punkt? Dlaczego nikt nie idzie do obrony jednym składem? Chcecie wybronić punkt przed całą drużyną wroga? Tak, może, można powiedzieć, a może uda się zająć, ale żeby zająć ten punkt, potrzebna jest zorganizowana obrona. A tego nie ma. Wystarczy odpalić guzik M i zerknąć czasem na tą mapę, moi drodzy. Także ja tutaj zdradzę wam rąbek tajemnicy. To już jest game, set and match. Tu nic się nadzwyczajnego nie stanie. To już jest koniec, moi drodzy, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść, jak to śpiewała pewna polska kapela. Jak się nie broni, jak nie stawia się garnizonów, jak się nie podejmuje właściwych decyzji taktycznych, tak się kończy w Hell Let Loose. Jak się gra tylko w dwóch sektorach i ma się tunnel vision i nie przekazuje się informacji, nie współpracują drużyny piechoty z logistyką i z drużynami pancernymi, moi drodzy, to oczywiście tak to będzie wyglądało i możecie powiedzieć: Rutek, się mądrzysz, a morały prawisz, no od zawsze tak się w tą grę gra. I tak się grało, i tak się wygrywało, i drużyna niemiecka właśnie to zrobiła. Zorganizowała piechotę przy składach pancernych. Czołgi same nie jeździły, zawsze miały wsparcie piechoty. Teraz taki rzut na taśmę amerykański, tutaj ostatni nalot, moi drodzy, ale niewiele to zmieni. Praktycznie nie zmieni to nic. Widzimy tutaj sobie czołgi spoczywają, odpoczywają i wygrali mecz. Moi drodzy, analiza wyszła nieco dłuższa niż planowałem, ale tak to czasem ze mną jest, że się rozgadam, a też miejscami po prostu nie mogę się powstrzymać, by czegoś nie skomentować. Powiedzmy sobie prosto, jeżeli ta komunikacja niewerbalna wejdzie do gry, planowana w przyszłych update'ach, to myślę, że będzie to początek końca komunikacji w ogóle w tej grze. W tej chwili jest już z tym wielki problem, a bez tego gry się nie wygra i niech sobie mówią, co chcą nuby, malkontenci, greenhorny, kurcze, blueberrysy. Nie obchodzi mnie to. Gra się w tą grę w jeden sposób. Taktyka, komunikacja, gra zespołowa. Do komunikacji potrzebny jest mikrofon. Jak nie otwieram paszczęki, to przegrywam gry. Jak biegam jak kurczak bez głowy, bo nie otwieram mapy, to przegrywam gry. Jak nie buduję garnizonów, to przegrywam gry. Jak nie słucham komandera, jak prosi o nody i supplye, jakąkolwiek współpracę, to się przegrywa gry. Jak się nie patrzy, co się dzieje wokół mnie i jeździ czołgiem w otwartym polu bez wsparcia piechoty, to się przegrywa gry. Moi drodzy, jaśniej się tego powiedzieć
nie da. Sorry, trochę się striggerowałem, ale wiecie, że uwielbiam Hell Let Loose i boli mnie to, jak to rozgrywki wyglądają w tej chwili. Dobra, moi drodzy, sekcja komentarzy jest dla was otwarta. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.